Witamy was bardzo serdecznie, moi drodzy, dzisiaj to Półzonik! Dzień dobry! Znowu pan w czapce jest. Tak, dawno nas nie było, jeśli chodzi oczywiście o Brawl Stars albo o Brawl Talka, bo prosiliście o niego. Co prawda na chwilę obecną, kiedy nagrywamy, to jest 11 dni temu, to trochę czasu minęło, ale to nie zmienia faktu, że chcieliście, więc oczywiście będzie. Więc zacznijmy oglądanie. O, megaboxy wracają! Co się dzieje? Co tak szybko? Miliard rzeczy! Why don't we bring back boxes? No, oh, everybody seems to want them. Because? Look, no, masa osób chciała. Oh, boxiki. Frank, let me borrow this. A mi się boxy właśnie nie podobały. Nie podobały ci się boxy? Nie. Czemu? Już chyba było game. Ale no, znaczy, nie wiem czy ja pamiętam wszystko dobrze, ale wydaje mi się, że dobrze pamiętam i one były chyba spoko, chociaż może też coś mieszam z tym, z Clash Royale, jakby... Być może mieszam. Może coś tam mieszam, dobra, nie będę się wypowiadał, bo jeszcze się widzowie będą zdać. O kurde. W ogóle jesteśmy ostatni chyba, totalnie ostatni na liście, żeby w ogóle zobaczyć co tu się dzieje. Ale no, zobaczmy. Okej, był Rico. Remodelowane skiny, okej, okay, w megaboxach. Znaczy, nie, to że po prostu powrót. I skiny i box. A nie, to będą te skiny w tych boxach. Okej. Okay. Tak jest. Królewskie. A, wizualne efekty też. Okej, czekaj, zatrzymajmy się. Zbieraj star tokeny. Niektóre game mody dadzą ci star tokeny, które odświeżają się codziennie i za to otwierasz mega boxy. Okej. Okej, a i po lewej jest, czyli dodatkowo, czyli jakby podwójne nagrody możesz mieć. Okej, są nowe typy. O, zobaczmy właśnie, zobaczmy sobie. Tutaj jakby na spokojnie, na spokojnie. Jest mirror. Jest mirror, mirror match. Te same postaci grają na siebie chyba. Albo mapa będzie odzwierciedlona 1:1. Że od, wiesz, jakbyś w lustrze ją odbił, ale nie? Nie, to by było nudne, na pewno będą postaci. Myślisz, że postaci te same? Drum roll, no dobra, może. Drumroll, to ciężko mi stwierdzić. Mega Box Challenge, zobacz, 15 winów i tego. Mega i masz box Mega Box Challenge. Okej. Nice. A, i możesz jeszcze z zadań dziennych robić. Okej. Okay. Dobrze. A, czyli możesz po prostu siedzieć i trzymać ich ileś 10, albo możesz potwierać po kolei. Fajne nagrody. A, różne rzeczy naraz możesz dropnąć, okej. Okay. I co za skin do Franka? Cofam. Frank bić. Dobra, to będzie fajny skin, to jest fajny skin. Frank rozbija ścieżki. Tylko, że Frank nie jest w mecie, co ja? No nie jest. Okej, chromy są jeszcze. O, no, zobacz, zobacz. Ładne, o. Ładny, no, ten był naprawdę piękny. O, wytłumaczą. Tak. O, mówiłem, no. Adresowane. Dobrze, dobrze powiedziałeś. Idealnie. O Boże, trzy piperki. Ale fajne to będzie, ale jest jedna rzecz, którą ja zwróciłem uwagę. Nie wiem, czy ty zwróciłeś uwagę. Jak weźmiesz sobie, to wrócimy, nie? Żeby już potem nie wracać. Zobacz. Nie wiem, czy to jest, czy to tak ma być, bo zobacz, wszystkie poko mają tyle samo zdrowia. I pytanie, czy jeśli na przykład ja będę grał poko na 11, a ktoś poko na 4, to czy wyrówna te poziomy do mnie, do niego, czy każdy będzie miał osobną ilość zdrowia, tylko postać ta sama? Albo jeżeli weźmiesz postać, to wszystkie są zmaksowane. No o tym mówię, czyli do aha, że ogólnie, nawet jakbym miał 7, a ktoś 4, to i tak zrobi 11. W teorii chyba nie powinno, no bo wiesz, no w teorii ja jestem graczem, który na przykład wydał ileś tam pieniędzy na to, żeby zrobić sobie Star Powera, nie? A tutaj tak, no ciężko mi powiedzieć. No tutaj tymi pam to też byłaby masakra. Ej, było, cofnij. Co było? Are capped at level 9. No, okej, okay, nie słuchałem tego przez moment. A, nie możesz używać gadżetów i tak dalej, no okej. Okay. Tak, 2.19. Okej. Okay. Wow! Lewo bardzo fajny. Trochę mam taki vibe tej gierki takiej na Androida, Subway Surfer. Lewo. No, hej, no, no. Na dole taki ten, no. Na dole no. Ten Gangus wygląda jak Bruno Mars. Gangus! Gangus Brock. Po środku mamy, to jest ta
my girl. Mózg mi nie działa, no nieważne, każdy wie. Po prawej mamy Minimaker i mamy Rico, czyli Rico dostanie już, już mamy dwa skiny dla Rico w sumie. No, to bardzo Ricowy update. Mhm. Teraz, okej. Boomer Dynamite things, okej. Boomer! Boomer Dynamite! Boomer! A ty zawsze chodziłeś, Manko! Rico! Rico, dobra. We also have remodeled two old skins, Viking Wolf, which is now looking a lot more badass. Okay. He also has a cover variation. Ale nie pokażą. Aha, pokazali, pokazali, zobacz, jest. Był taki żółty. He also has a cover variation called Norse Raider. A nie, czyli, czy nie pokazali, myślałem, że pokażą przed, po, a oni pokazali tylko, że wariacja kolorystyczna jest. Okay. Dobra. I told you that's my line. Czyli mamy w lipcu. 12 lipca. Stop trying to make Toga Tuesday a thing. Tak, tak jest, tak jest. Mhm. Wow, ile postaci. To jest fajna przepustka. Dobra, czyli teraz tak, od lewej mamy na M. Bojku, ja wiem, o co ci chodzi. No dobra, nie pamiętamy nazwy postaci jak zwykle. Drugi jest ból. Tak, drugi jest ból, trzecia... Trzecia jest ta. To nie jest Ems? To jest Ems chyba. To jest Ems? Wygląda jak Ems. Oczy ma Ems. No dobra, oczy kolejny ma Ems, jest łucznik. Angelo, tak. Angelo. Potem mamy... O kurde, ta z dzidą. Kurde, nie wiem. Dobra, i ostatnia postać... Piper to jest! I Piperka, myślisz, tak? No to na dole mamy tego, Karla chyba, nie? Na wózku. A nie Alti? Nie wiem, albo no na wózku, tak myślałem, że wiesz, że tak jak tamten w tym wózku, wiesz, tym takim zobaczymy. Do kopania. Zobaczymy. A ta piesa to nie jest Charlie? Nie. Nie, dobra, a Medusa Ems, widzisz? Ems, Meduza, no. A, i ma trzy kolory. Bull, Minotaur. Też. Arti, miałeś rację. Miałeś rację. Angelo, jest. Melody, Na M, dobrze mówiłeś, czyli no na M, tylko nie mogłem reszty. Piperka, racja, z dzidą będzie walić. Nice. On July 4th. Okay. Who doesn't love unicorns? Barry. Barry is a tough old guy who was hired by Mandy to work at the Kurde. Chwila. On patrz, on rzuca w tym momencie, rzuca czymś i strzela, a i dolatuje tam jeszcze. Ja, nie, on po prostu takiego ulta. Myślisz, to był ult? A to jest autoatak. A, czyli on jest katapultą typową. No tak, no to jest taki dynamite, nie? Ale zobacz, zostawia plamy, nie? Ale fajny wjazd. I jak jedzie, to zobacz, też te plamy zostawia, zobacz, ścieżka po nim zostaje. Która bije. Tak. Czyli trochę takie połączenie typowej katapulty z healerem. Boże, z Poco. Czemu healer? On nie healuje. Ooo! Czarny koń, fajnie wygląda. Fajne. Okej, no to są takie poprawki już, ja? No, dąż do mojego teamu. Okej, żeby łatwiej było z kimś grać, na zasadzie wrzucę sobie gdzieś na Discorda i ktoś dołączy na przykład. Okej. A, można dać z niego, no to spoko. Jak grasz z kimś, to dodatkowo jest fajnie. Nie, no, że spoko. O, może Hyper, czy kto, jakaś nowa postać zostanie? 7! Buddy, okej. Okej, on niszczy krzaki. Frank. Wow! Nice. Angelo? Co, jeszcze raz to robi Angelo? Super follows him everywhere just like a gossip. A plama za nim lata! Tak? A, rzeczywiście. No, czyli niszczy się. O, więcej bomb. No. I niszczy krzaki. Okej. I coś jeszcze? A, i uderza jak tam, gdzie ląduje. Czekaj. Co, czekaj? No, Ems! Moja Ems! A, no tak, no Ems! Odpycha przeciwników. Okej. O Boże, jeszcze dalej Rico odbija, już widzę, jak ludzie będą dużali. O kurde, to jest to niezła fala, no. He?
Big Brawl. Co the Big Brawl season brings a new brawler and a new game mode alongside new skins. Okay. The Brawl best king for Big Brawl is Jellyfish Sandy, who is joined by Neon and Glowy. O Boże, taka zaspana tego trup. Clancy. Shellfish Soldier. Fajne. Trochę takie vibe mam tego kraba z SpongeBoba. Mr. Crab? No. I like money. Money, money, money. Give me money. No, razie, nie, spoko wygląda ta postać. Dobra, czyli ma dwa pistolety do paintballu i strzela nimi po prostu. No tak. Taką szeroką tą. A nie. W sensie, nie wiem, kto wymyśla postaci. Nie, zobacz, zobacz, tu strzela pojedynczo. Okay. Czyli to chyba po prostu... A. Jak się naładuje, aha. Tak. Okej. Okay. At stage 3, Clancy shoots Sidewinder paintballs from his tail, adding some diagonal attack pattern. Okay. He also okay. When using his super. Look at him go. Oh, no, fajnie. His high stakes skin in the paintball season. Oh. Nice. Okay. Oh. Paintball is the new game mode coming with oh. Surprisingly. No dlatego, że on ma te paintballowe, nie? No. A no właśnie, słyszałem, że właśnie trzeba będzie całą mapę tego jak najbardziej zamalować. Czyli nie dość, że musisz bić przeciwników, to jeszcze tego, czyli bardzo mobilne postaci pewnie się przydadzą, nie? Żeby łapać tą kulę i mazać. Każdym dasz są bardzo mobilne postaci potrzebne. O. Bonnie! Jackie, oh yeah. Ładny skin do Jackie. Gale. No Gale dostanie tego, tego nowego ulta, no to spoko. Oh, o, kiełek, kiełek! Kiełek! Ładny. Prawda, już dawno gadaliśmy, nie? Że powinien coś mieć zmienione. O kurde, dobra. Jak już go bije, widzisz to? Widzisz, jak już go bije? No. Aha, czyli krótszy zasięg, ale więcej strzela. No spoko, spoko. Zawsze jest to jakiś buff, nie? Schowasz się bardziej za murkiem, będziesz pilnował z karabinku. Przez teraz zmienili w końcu. Przecież to była legenda, która najmniej błagana w grze. No dalej jakimiś tam cukierkami wali. O! O! Zajubisty. O, też fajny. Wukanie, spoko. Tak, o, jaką wąsa ma. Okej. What? Ja pierdzielę. Bo teraz to stworzyło community. O! Fajne. Skiny, fajnie, że dodałem. Dobra, czekaj, jeszcze raz. Ale Mr. Dragonfruit to jest no, pan P. Po prostu. Mhm. Fajnie to wygląda. Fajnie ktoś to zrobił, rozkminił. Fajnie. Uważam. Franky to i Amber? Też jest taka fajna. No, no. Ja myślę, że... To jest to. I zobacz, oni robią grę i tak naprawdę community robi im te ikony. Te wszystkie skiny obecnie. Już nie trzeba, kurde. Ooooo! Brock się zmienił, zobacz. Tak? I bam! Jaki fajka fryzurka! Lepszy jest o wiele. Ojej. Nam to niepotrzebne. Dobra, ciekawe. Git. Co? Także udało się. Wszystko. Dziękujemy. Kurde, uważam, ej, że fajny update. Dużo, zmiany. Dużo nowych skinów, fajne zmiany, nowe trybiki, rzeczy do roboty, nowe postaci, więc trzeba będzie po prostu na Brawla wejść, coś porobić, żeby odlokować nowe postaci, ogarnąć to. No i cóż, moi drodzy, dajcie znać, co wy myślicie, że jest najfajniejszą zmianą, a póki co trzymajcie się, po dobrze, no i cześć!